prostu nie wierzę. Dawaj tę kurwa wiewiórkę pierdoloną. No i od początku kurwa, od początku. No. Zabij 100 wrogów, no po prostu. Gotowy? Aj. Mówisz do chłopaka. Nie mam po prostu słów na to, co się stało. Tak blisko. Po prostu już nie. Nie opowiem, nie opiszę słowami. To tym razem. Trolle. Dobra. Dobra. Dobra, ogłuszenie mam, fajnie. Czekajmy, kogo tutaj mamy? Ciebie! Pięknie! Dobra, wędrowiec też chyba porządnie oberwał. Wow, ładnie oberwał. Powiem szczerze, i znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Zwieta się przeciwników. Mam cały pasek furii. Kamień wskrzeszenia jeszcze nie zmarnowałem. Także jestem już zadowolony. Może tym razem uda nam się to przejść. Dobra, dawaj te elektryczne może. Ja sobie poczekam, aż sobie mi wiewiórka się naładuje. To ja przy okazji sobie zmienię atak runiczny. A to jest kretyn. Że mi się wydaje, że... Dobra, nie udało mi się uderzyć ten jego talizman. Dobra, zadź go Ateusz od drugiej strony. No ja to już za blisko. A będzie mnie atakował. Dobra, zmienię sobie na ostrza. O, 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 to jest dobry pomysł. Dobry to jest dobre miejsce jest gość Ateusz. Ja sobie przejdę do drugiej strony. O, dobra, dawaj go. Dobra, ja sobie poczekam. Mógł go chyba go teraz wykończyć. Ja też. Ale wolę sobie poczekać, aż atak runiczny się naładuje. Wtedy będę mógł zmienić. Ile on tam życia ma? No może go tam Atreus zastrzeliwać, bo on jest w miarę twardy. Głupi jak Bud, ale twardy. Kontrolujmy jego pasek życia. O kurwa. Ma na spokojnie. Ma naprawdę mało. Tego hapsa. Dobra, za blisko przylaz. Też chcę strategię znalazł, nie? Oczywiście nie atakujemy, czekamy. Nie, Atreusie, nie ma sensu. Dobra, naładował się atak runiczny. Teraz go będę mógł wykończyć przy okazji. I teraz tak. Stado kruków, bo to się może przydać. Dobra. On jest na wykończeniu. Pięknie. Dziękujemy panu za uwagę. Praca ukończona. Koniec wędrowców. O! Na tej pracie, na tym wyzwaniu, które ukończyliśmy teraz, to nawet jestem zainteresowany. To było... Które to było? Dodna to nie... Prace. Ukończone. Koniec wędrowców. Zabij 15 wędrowców. Okej, świetnie. Tutaj mamy jeszcze słowyt wulwerów. Zabij 20 wulwerów. Tańczący z wikingami. Zabij 20 wikenów. Okej. Zabij troli. Rzemiosło. Chaos. Zbieraj pomienia chaos. Okej. I świat. Na szczycie świata. Dotrzyj na sam... Aha, czyli już niedługo... Niedługo powinniśmy wszystkie te wyzwania ogarnąć. Po prawej jest ich więcej. Dobra. Dobra.
Dobra. Nie! Wyłącz. Dobra. Ja pierdolę. W ogóle nie, to nie z tych w ogóle ataków chciałem korzystać, ale dobra. Może mi się to w miarę szybko naładuje. Wiecie, teraz będą najsilniejsi przeciwnicy. Ja nie chcę w ogóle tracić tych ataków w ogóle. Choćby nawet tych runicznych. No niby mam pasek furii. Prawie na maksa. Ale wiecie, wolę jednak... Tam nawet kamień wskrzeszenia mamy, ale wolałbym dmuchać na zimne, bo ja nie wiem, co tam mamy jeszcze. Słuchajcie, co nas jeszcze czeka. Dobra. Pięknie. Co tym razem? Kurwa, kolejny wędrowiec. Dobra. Pięknie. Dobra, zmień na topór. Dobra. Pięknie. Elektryczne. Wow. Dobra, atak graniczny teraz. Bo ich tu trochę za dużo. Dobra, ładnie. Pięknie. Dobra, czterech tylko. Dobra, teraz ty. Dobra, trzech. Dobra. Nie respi się. I ostatni. Drodzy panowie, udało się nam przejść. Do widzenia. Yes. Chciałbym, żeby z każdym razem było łatwo. Atreusie. Ale dobra, udało nam się. W pięknym stylu. No może trochę na wyraz oszczędnie żeśmy prowadzili te walki, bo i mamy i za bardzo kamień wskrzeszenia. I ten... I pasek furii mamy cały, ale swoją drogą kamień wskrzeszenia piechotą nie chodzi, bo mam 12 tysięcy, a kamień kosztuje 10 tysięcy. Także może się jeszcze przydać. Dobra, pozbierajmy co tutaj mamy. Dobra, srebro 1700 i niestety to wszystko. Nic mi tutaj nie zostawili koledzy. Tym razem się konsola nie zjebała, także ja sobie już automatycznie grę zapisuję. Cyk. Żeby nie było, kurczę. Daliśmy radę. Fajnie. Aba, tu jest skrzynia w nagrodę, ale ja zaraz, ale za, przeproszę państwa, idę się normalnie do toalety, no. Nie weszedł? Witam z powrotem. Dobra. No to co? Sprawdźcie, co mamy w nagrodę. I idziemy dalej. Bo co innego nam zostało. Na pewno znając życie i tak nie będę sobie nic nie będę sobie mógł lepszyć. Okej, okay, rozjarzone węgiel, srebro i ornament ognia. Także naprawdę fajnie, fajnie to wszystko wyszło. Dobra, i tutaj będzie kolejne wyzwanie. Możemy się ogólnie już chyba tego wyzwania podjąć. Czemu by nie? Teoretycznie tylko bym sobie musiał zmienić znowu przełowanie runiczne. Bo oczywiście gra nie pozwala nam z całym paskiem... Furii Kratosa wchodzić do rozgrywki. Zwiedziła wiewiórka. No i co? Spróbujmy więc. Ja nie idę do Broka, bo to nie ma sensu. I tak mam to konkretny ekwipunek, który sobie ulepszyłem, słuchajcie, w poprzednim materiale.
Także na razie jest dobrze. A może być jeszcze lepiej. Dobra. Sprawdźcie, co tym razem na nas czeka. Ukończ próbę, by odblokować następną arenę. Nie pozwól wrogowi schwytać Atreusa. Brama. Przygotuj się, chłopcze. Tak jest. Dobra. Dobra. Uwaga, bo oni będą próbowali go złapać. Ożeż ty, gnoju. Taki cwaniak? Dobra. Dobra, na tym mam ogłuszenie. Dobra, ten jeszcze, kurwa. Nie leczysz się? I jak mnie zablokował? Wow, za dużo was już tutaj, panowie. Dobra. Oż ty, gnoju. Wow, wow. Dobra. Dobra, ładnie na miarę poszło. Fala ukończona. Co tym razem? O kurwa. Dobra. 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 Ładnie go zaatakował. Ten wykończyliśmy, ale. Dobra, Atreusa na razie nie złapali. Dobra. Znowu są ci cięsi przeciwnicy. Co to jest? Kurwa ma. Dobra. Jak jest troll. Dobra. Wykorzystajmy paszek furii. Dobra, ładnie. Kurwa, dużo ich tutaj. Dobra, kurwa, złapali go. Dobra. Proszę, żeby tego. Kurwa, już go mają. Dobra, może teraz. Dobra, mam ogłuszenie na trolu. Dobra. Pięknie. Dobra, fala ukończona. Oj, kurwa. Dobra, wędro. Zmiana. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra. Kurwa, no nie tego. Ja pierdolę, target mi się spierdolił. Dobra, może. Dobra, może. Ja pierdolę, ale mi dojechali. Dobra, furia. Dobra. Dobra, ładnie. Dobra. Dobra, teraz. Dobra.
Dobra. Kurwa. W ogóle złapali już Atreusa chyba więcej niż 3 razy. Zwróciłem uwagę, a licznik się nawet nie... Licznik się nawet nie ruszył. A to jest na plus dla mnie. Dobra. Uch. Synek 07, wygrałeś tamto wyzwanie, zabiłeś... Tak, wygrałem, ale... Nie wiem, czy widziałeś, ale jak miałem za pierwszym razem 21 przeciwników z tych 100, to mi się zjebała konsola. I wyjebało mi po prostu do programu. Do pulpitu mnie wpierdliło. Tak się wkurwiłem, ale dałem radę za drugim razem. Choć już gorzej szło, ale dałem radę. I teraz kolejne wyzwanie ukończyliśmy. Tym razem polegało to na tym, żeby żaden wróg Atreusa nie ten... nie złapał. I tym samym wygraliśmy... Przeszliśmy czwartą arenę i teraz wchodzimy na piątą arenę z 6. Na 6 arenie czeka jakaś niespodzianka, ale jeszcze nie wiem jaka. To poszedłeś potem na... poszedłem potem na... I w ogóle, aha. Aha, rozumiem. No, no właśnie, bo to już taka pora. Ale jeszcze może zobaczę. Mam nadzieję, że jeszcze przejdę następne wyzwania na tamtej arenie. Bo jestem ciekawy, co czeka na samej górze. Bo to jest takie coś, że co arena to idziemy w górę i na szczycie ma być jakaś mega walka, ale nie jestem, nie wiem, w ogóle nie wiem co to ma być za walka, nie spoilerowałem sobie za bardzo. To teraz zdobyłem w nagrodę, rozjarzony węgiel, srebro, 4000 i ornament ognia, czyli asertyment, który potrzebny do ulepszania specjalnego ekwipunku. Dobra, i tak muszę udać się do Broka. Tutaj się nam odblokowało właśnie przejście dalej. Na nową arenę. Sfajczyło mi włosy. Okej. Dobra, tam jest przejście do kolejnej areny, ale na razie sobie daruję, bo straciłem kamień wskrzeszenia, zaktualizowano mapę. No już mamy, tu już właśnie widnieje, że Muspelheim, podsumowanie i mistyczne bramy 5 z 6, czyli to będzie już piąta arena. Na piątej oczywiście arenie będą dwie walki i ostatnia na szóstej. Dobra, ale ja potrzebuję Broka, bo bez kamienia wskrzeszenia to nawet nie próbuję. No przełaź, mimo czasu. I teraz co? Dobra, oczy już naprawdę nie ścigią, a w gardle piecze. Bez nieznacznych utrudnień nie byłoby wyzwania, nieprawdaż? No coś w tym jest. Coś w tym jest. Dobra, już nam wiewiórka się naładowała. Ale jak mówię, najlepiej ją przywołać od razu jak zaczynamy wyzwanie, bo twórcy ustawili sobie tak, że nie możemy w pełnym pasku furii wkroczyć na wyzwania. Ale idzie się wycwaniakować. To będzie... Na te ograniczenia. Dokładnie, piąty. Piąty i ostatni, bo chyba on nie dotyczy. Ten miecz nie będzie na szczycie. Nie wiem, co będzie na szczycie, ale chyba już słyszałem, że tego miecza nie będzie, a będzie jakaś mega jedna ciężka walka. Dobra, zaczynam od ostrzy. Ten, wiewiórka jest ustawiona, także wchodzimy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Próby Muspelheimu. Kończ próbę, bo odblokowana następna arena. Jedziesz! Próba piąta normalna. Zabij wrogów, aby wydłużyć czas. A, kolejna rozgrywka na czas. Nie lubię takich misji. Dajesz. O, super. Pięknie. Kurwa, a ty kurwa czego? Kurwa, chujowo. Może tego rozwalę. Chyba jeszcze ten starczą. Dobra, fajnie, że go rozwaliłem, ale nie chciałem go rozwalić poprzez furię. Ale tak, jak będzie jakiś problem, to sobie nie pomogę już tym furią Kratosa, niestety. A to słabo. Oj. Do widzenia panom.
Okej. Kurwa, te zbory są przejebane. Dobra. Jeszcze kolejna. Pięknie. Wolwery. Słabo. Kurwa, mać. Nic nie widać. O kurwa, o kurwa. Ale mnie jadą na haksach teraz. Kurwa, nic nie widać. Może tak. Wow. Kurwa, wolwery. Jak ich nie lubię. Dobra, może teraz? A jeszcze ta zmora. No dawaj! Pięknie. Jeszcze. Ło! Kurwa, ale mi... Oj! Jeszcze jeden wolwer jest. Wow! Spokojnie. Wow! Kurwa! Broń się, broń się, broń! Kurwa, muszę się wyleczyć. A może tak? Kurwa! Legendarny przylas. No słabo to wygląda. Kurwa, muszę patrzeć też na czas. Dobra, może teraz? Kurwa, mać, ten wędrowiec, znaczy ten legendarny, to jest przejebany. Dobra, chociaż tego. Będę miał chociaż minutę czasu. Jeszcze jeden. Ja pierdolę. Uwaga. Jeszcze się przebija przez tarczę, żeby było zabawniej. Dobra. Uwaga. Dobra, mam minutę, żeby go wykończyć, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, nie wiem, czy dam radę. Kurwa. Weź topór może. Dobra, to mi nie będzie przerywać ataku. Dobra. Pięknie. A Jezus. No niewiele brakuje. Pięknie. Dobra, dajesz. Och, kurwa mać. Jest! Ha, ha, ha! O, pierdole, co tu się dzieje momentami? Jak zrestartowałeś, wszystko płynnie działa, zero ścinek. No właśnie, chyba ten restart musiał być, ale raczej, ale pół godziny praktycznie straciłem, bo te walki naprawdę były długie. Ło, dobra, udało się, zostaje nam tylko przedostatnia walka na wyzwaniach i zobaczymy, co będzie nas czekać na szczycie. A sam się mogę doczekać, co to będzie. Ło, kurwa. Na luzaku, nawet o 25 sekund zostało. Ale w pewnym momencie myślałem, że kurczę mnie rozwalą. Ale na szczęście mam cały czas jeszcze ten kamień wskrzeszenia. To jest ta ikonka. To bym mógł się jeszcze zrespić z całym paskiem furii.
No nie było, może nie było aż tak źle, no ale w pewnym momencie, jak był ten legendarny, się naszła tego gówna. Okej, okay, rozjarzony węgiel, srebro i ornament ognia zdobyliśmy znowu. Tutaj pojawi... no właśnie, powinien się pojawić już ostatni miecz. To jest ostatnia, walka na tej arenie. Na tej piątej. I będzie jeszcze szósta. Bo tak, tutaj coś jest, o dziwo. No to jest dziwne. Jakieś to jest przejście w ogóle. Zobaczmy. No to ciekawe. Co, ja nie muszę teraz walczyć na tej arenie, żeby przejść dalej, czy co? Dziwne. Bardzo dziwne. Jakaś runa mi się załadowała. W ogóle dawaj tą wiewiórkę. Mi się przyda. Bo mało mam tego paska furii. No trochę więcej jednak. Dobra, tyle wystarczy, bo jeżeli będę miał więcej niż połowę, to mi w czasie walki zasetuje gra. Nie wiem po cholerę to przejście tutaj jest. Ani tu nie ma przejścia nigdzie. Ciekawe. Co to jest? Aha, dobra, to ja się wróciłem. Dobra, i tak muszę chyba... A nie, nie muszę kamienia wskrzeszenia, mam wszystko. Przyszedłeś przyszedłeś stamtąd chyba. No i mi się chyba tak... Tak mi się chyba zdaje. No, dokładnie, teraz poznałem tę drogę tutaj. Dobra, nie poznałem. Miałem powiedzieć, że i tak muszę kupić kamień wskrzeszenia u Broka, ale nie muszę. Bo przecież mam. Tylko i tak bym musiał odpalić jakąś bramę w szybkiej podróży, żeby życie się zregenerowało. A dobra, tam. I tak jak zginiemy, to i tak życie się zregeneruje na maksa. Ulecz się trochę. Powiem ci, że właśnie dobrym sposobem na uleczenie jest skorzystanie z takich bram w szybkiej podróży. Ale jak mówisz, to chyba tamta droga jest tylko powrotna. Kurczę. Dobra, spróbujmy. To będzie, ale tak, kurczę, muszę i tak załadować sobie tą runę wiewiórki. Bo jak mówię, jeżeli mam cały pasek furii, jak zaczynam walkę na arenie, to gra mi automatycznie spowalnia do 30% i tego paska furii nie mogę z tego paska furii skorzystać. Najlepszą strategią jest mieć naładowaną tą wiewiórkę i jak rozpocznie się walka, od razu ją przywołać. Sobie ten pasek furii naładować, zawsze jest strategia. Ja teraz się wracam, żeby skorzystać z tej bramy. Bo jak się skorzystam z tej bramy szybkiej podróży, automatycznie mi życie skoczy do pełna.